Cześć, witam Was. Już z Czarnogóry, tym razem będzie bez materiału z trasy, bo jednak nagrywanie 2000 km mogłoby być nieco trudne, nie powiem niewykonalne, ale trudne, zwłaszcza mając u siebie dwójkę pasażerów, którzy nie do końca są związani z moją działalnością internetową, że tak to oględnie określę. A dzisiaj mam dzień taki trochę luźniejszy, jestem akurat w Podgoricy, czyli w stolicy Czarnogóry. Spróbuję podjechać jeszcze do serwisu Toyoty. Przypuszczam, że przypalony jest bezpiecznik. No, niestety za własną głupotę trzeba płacić, jak się podpina pod gniazdo o mocy maksymalnej 120 W. Przetwornik, który może maksymalnie zjeść 500 W. A następnie do tego przetwornika się podpina grzałkę, którą nawet nie wiem, jaką ma moc, bo tego nie sprawdzałem. No to niestety tak się takie akcje kończą. Oczywiście mógłbym sobie sam wymienić bezpiecznik, ale po pierwsze go nie mam. To jest największy problem. Druga kwestia jest taka, że tutaj z tego, co już się zorientowałem, to potrzebne są jakieś takie specjalne, nie tyle, że mniejsze, ale nawet niższe bezpieczniki. Nie wiem, czy dostanę je na pierwszej lepszej stacji. Myślę, że ASO powinno mieć właściwe. No, a po trzecie chcę sprawdzić, jaką tutaj dostanę cenę za taką usługę, jak wymiana bezpiecznika. Wraz z zakupem bezpiecznika oczywiście. O, a tutaj mamy Toyotę. Zobaczymy, czy gdzieś tutaj w prawo skręcę, może będzie jakiś serwis czy coś. No i już, kwestia ASO została rozwiązana. Dowiedziałem się, że mogą co najwyżej zapisać mnie na najbliższy możliwy termin na pełną diagnostykę, bo jak tłumaczę, że jest to kwestia bezpiecznika, to nie, oczywiście trzeba sprawdzić, który, dlaczego, jaki, co tak dalej. Nieważne. Samego bezpiecznika również mi jest trudno, bo przecież występuje więcej niż jeden. Jadę tutaj na jakąś najbliższą stację benzynową. Zobaczę, może będą mieli bezpieczniki typu mikro, nano, niejakie. I co? No i spróbuję wymienić. Nabyłem sobie zwykłe bezpieczniki. No i teraz trzeba znaleźć, gdzie znajduje się skrzynka bezpieczników. Instrukcja sugeruje, że jest to gdzieś tu, ale to chyba nie polega na prawdzie. Miałem pomysł, że to może być tu, za tym schoweczkiem, ale też nie. Oczywiście pomógł mi szybki rzut oka na YouTube'a, no bo gdzieżby indziej. I okazuje się, że rzeczywiście bezpieczniki są z przodu, są po stronie kierowcy. Są, powiedzmy, mniej więcej tutaj na wysokości tego schoweczka, tylko jeszcze głębiej, jeszcze niżej i z jeszcze gorszym dostępem. Naprawdę myślę, że tutaj należałoby już wybitnie pogratulować japońskiemu inżynierowi. Zaczekam, bo wydaje mi się, że przestaje padać. A jednak wolałbym to robić na sucho, niż w czasie deszczu. 15, to któryś z tych dwóch? Pierwszy etap zakończony, można powiedzieć, sukcesem. Znalazłem bezpiecznik na dodatek. Wygląda on, że rzeczywiście jest przepalony. Niestety nie znalazłem tam żadnej żabki, żadnego uchwyciku, żeby sobie ułatwić wyjęcie. Niestety bezpieczniki, które miałem dostępne na stacji, nie są aż tak małe. Taki wyjąłem, taki mam. Będzie on za wysoki, ale trudno. Najwyżej nie założę z powrotem tego dekielka. No i dobra, akcja się powiodła. Oczywiście teraz będzie mi piszczał. Tu są otwarte drzwi. Cicho. Działa, działa. Nie wiem, na ile kamera jest w stanie oddać piękno tego widoku, zwłaszcza, że jest on nieco zasnuty delikatną mgiełką. Ale tak, jestem w tym momencie na drodze P1 w Czarnogórze. Generalnie cała droga wygląda mniej więcej tak.
także jest dosyć wąsko. A tak czy inaczej ona znajdowała się na mojej liście miejsc do odwiedzenia. Może nie była ona ze znacznikiem koniecznie i pod za wszelką cenę, ale no była dość wysoko, jeżeli chodzi o priorytet. A ponieważ akurat natarzyła się okazja przejeżdżać niedaleko, no to oczywiście nie mogłem sobie odmówić. I oczywiście znowu nie jestem tutaj żadną supersportową furą z miliardem koni, tylko zwykłą Toyotką, która dzielnie pokonuje ze mną kolejne kilometry. Jestem już na dole kotorskich Serpentyn, właściwie już w miejscowości Kotor. To zaraz zbliżam się do przejazdu przez Stare Miasto. Ale ja nie o tym w tym momencie. W tym momencie chciałem Wam pokazać coś specjalnie dla tych, którzy się strasznie podniecają, ile to hybryda pali. Więc ostatnie 20 parę kilometrów, jakieś tam 20-30 minut jazdy, średnia 1,1 litra na 100 km. Da się. Oczywiście, że się da. Ale w dość specyficznych warunkach praktycznie cały czas zjazd z góry. O, a tutaj policja sobie stoi i suszy. Praktycznie cały czas zjazd z góry. I tak naprawdę silnik spalinowy bardziej pracował w celu rozładowywania baterii niż na tym, żeby napędzać samochód. No, a tutaj zbliżamy się do centrum. Trzeba będzie za chwilę przejechać przez port obok Starego Miasta i jechać dalej w stronę hotelu. W magiczny sposób edycji znowu przenieśliśmy się do wieczoru dnia kolejnego. Jednocześnie jest to ostatni dzień tutaj na wyjeździe i pierwszy, kiedy mam tak naprawdę czas zupełnie wolny, ze względu na to, że wczoraj jeszcze było nieformalne spotkanie w ramach wydarzenia, w którym tutaj brałem udział. No i oczywiście, chociaż było to spotkanie nieformalne, no to warto się pokazać i wziąć w nim udział, nawiązując różne kontakty, które zawsze mogą się przydać. Teraz właśnie wychodzę z miejsca, w którym miałem nocleg, na główny, przynajmniej tak mi się wydaje, główny bulwar wzdłuż morza. I tak idę klatką schodową jednego z bloków. Nie jest to zupełnie nic dziwnego tutaj. Ani to, że idę klatką, ani to, że jakoś tak zupełnie dziwnie są poprowadzone różne przejścia. I dziwne nie są również schody. Jeden z minusów właśnie tej lokalizacji to są schody. Te jeszcze wyglądają w miarę. Oczywiście nie będę tutaj nawet zwracał uwagi na to, że są całe pokryte liśćmi, jakimiś różnymi innymi dziwnymi rzeczami. No fakt, nie ma śmieci. To jest duży plus. Ale jeżeli macie jakikolwiek problem z kolanami, czy może ogólnie z nogami, to raczej bym przemyślał, czy warto tutaj przyjeżdżać. Bo jak to rozmawialiśmy z właścicielem apartamentu, Herceg Nowy to jest miasto schodów. Zresztą wszędzie tutaj jest całe mnóstwo schodów. Zwiedzając po drodze Dubrownik, też właściwie, może nie na każdym rogu, ale sporo schodów trzeba było pokonać. Tutaj trochę mewy przeszkadzają przy nagrywaniu, ale taki już jest urok nadmorskich miejscowości. A w międzyczasie, tak sobie gadając, znalazłem się na głównym bulwarze, że tak to będę określał. I teraz podstawowe pytanie, iść w
prawo czy w lewo? Dotarliśmy do ostatniej części bulwarów. Jak widać, nieco się ściemniło. Mam nadzieję w ogóle, że kamera cokolwiek tutaj łapie. No ale to kamera Sony. Kamery Sony sobie zawsze świetnie radziły w kiepskich warunkach oświetleniowych. No i tak, tutaj mamy no już nie plac budowy, ale jeszcze trawa nie wyrosła. No, dzisiaj jest dość pochmurno. Tutaj żarty żartami, ale zwykle tam w oddali widać jeszcze szczyty gór. Niestety bateria w kamerze nie wytrzymała tutaj nagrywania. Też fakt, nie naładowałem przed wyjściem, mój błąd. No a tutaj widać przepływający statek. Tam w tle, nie wiem na ile jest to widoczne, jest jeszcze jeden statek, który wygląda na wycieczkowy. No a niestety chmury są dzisiaj, nie chmury, tylko góry są dzisiaj przykryte grubą warstwą chmur. Być może widać tam delikatnie, jak się odcinają. Natomiast zwykle były one o tej porze zdecydowanie bardziej wyraźnie widoczne. No, być może ewidentnie coś jest na rzeczy w tym, że w nocy ma spaść jakiś deszcz. Ponoć ma być jakaś burza. Zasadniczo aplikacja do pogody to przez cały dzień mi ostrzegała dzisiaj, że burze mogą się pojawiać. Ale jakoś w ciągu dnia nie zdarzyło się, żeby coś tutaj padało. No cóż, czas wracać powoli w stronę miejsca noclegowego. Jeszcze kawałeczek przejdę bulwarem w drugą stronę. Także jest czas całkiem niezły. I tak, tutaj jest kuchnia, jeszcze mam rzeczy do kawki, do zabrania. Tutaj jedna sypialnia, o, tu ja w lustrze. Dobra, może zamknijmy to okno, żeby w razie czego nic się nie wydarzyło. Jest stolik, kanapa, tutaj
jedna klima, wyjście na taras. O, taki widoczek. Tutaj stoliczek, jest dostępne żelazko. Tu też moje rzeczy do zabrania. Hop. Tutaj łazieneczka, kibelek, prysznic. Drugie lustro, bojler z ciepłą wodą. No i tutaj główna sypialnia. Oczywiście to okno się otwiera, również jest wyjściem na taras. Można sobie podnieść żaluzję. Tutaj w szafie są dostępne kocyki, kołdry. I tutaj jest druga klimatyzacja na samą sypialnię. Dostępna jest lodóweczka, zmywareczka. Hop. Tu jest duża zmywarka, piekarnik, płyta, ekspres kapsułkowy. Jeszcze kawkę i tyle. Telewizor jest również podpięty do sieci. Tutaj mamy router. Można sobie na szybko coś puścić z jabłkowych urządzeń bezpośrednio. Przypuszczam, że androidowe zadziałają podobnie. Ten zestaw do czyszczenia stał tutaj. Nie wiem, czy to była jakaś taka sugestia, żeby przed wyjściem wysprzątać wszystko. Ale tego nie będę robił. Na zakończenie krótkiego pobytu tutaj na nocleg jeszcze parę słów o pokoju. Tutaj sterowniczek od klimatyzacji, kontrola światła w łazience. Łazienka wygląda tak, duży prysznic, lustro, umywalka, bardzo przyjemnie pachnące mydełko. Tutaj przygotowane były zestaw taki do demakijażu plus patyczki do uszu. Oczywiście wszystko już w Unii Europejskiej, więc ekologiczne, drewniane i tak dalej. Tutaj pilnik do paznokci, czepki pod prysznic i do tego jeszcze pod prysznicem żel i... Znaczy one były też przygotowane w tym samym miejscu, natomiast już są pod prysznicem żel i szampon do włosów. Tutaj ręczniczki przygotowane, które były użyte, łóżeczko duże, w miarę wygodne, chociaż jak dla mnie materac mógłby być trochę twardszy, ale ja jestem przyzwyczajony do spania na twardym materacu. Tutaj również po obu stronach kontrola oświetlenia, jakieś informacje, drodzy goście. Z okna widok na parking. Jak widać, dużego obłożenia nie ma, dwie hybrydy stoją. Tam jeszcze jakiś Mercedesik teraz widzę dojechał. Generalnie cicho, spokojnie, przynajmniej nie słyszałem nic w nocy, co by mnie zaniepokoiło. Tutaj moja torba już naszykowana do zabrania. Szafa, z której nie korzystałem, więc nawet nie wiem, co jest w środku. Jakby ktoś potrzebował, jest telewizor, lampka, dodatkowe lustro, no i drzwi. Mniej więcej tyle mamy w pokoju. No teraz od pół godziny jest dostępne śniadanie. Ja zabieram rzeczy i pakuję się do samochodu. Dopiero składając materiał, zorientowałem się, że w czasie podróży już nic więcej nie nagrywałem. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!